Cześć! Pokażę Wam dzisiaj sprawdzony sposób, jak wygrać zakład. Zadaniem drugiej osoby jest złapanie banknotu, który trzymacie pomiędzy jej palcami w ten sposób. Łatwe, prawda? No to sprawdźmy. Jak się pewnie domyślacie, to nie takie proste, ale przekonajcie się sami. I jak? Tak myślałam. Dlaczego tak się dzieje? Zacznijmy od tego, co dzieje się z banknotem. Banknot, tak jak każdy inny przedmiot upuszczony swobodnie, jest przyciągany przez ziemię. Spada z przyspieszeniem grawitacyjnym, które wynosi około 10 metrów na sekundę, czyli 10 metrów na sekundę do kwadratu. Co oznacza tyle, że w każdej jednej sekundzie jego prędkość wzrasta o dodatkowe 10 metrów na sekundę, czyli o 36 km na godzinę. W takich obliczeniach pomijamy wpływ oporu powietrza. Banknot potrzebuje zaledwie ułamka sekundy, by nam uciec, a my nie jesteśmy w stanie tak szybko zareagować. Za naszą reakcję odpowiada układ nerwowy. Impuls od oka biegnie do mózgu, a następnie do naszych mięśni. Taka reakcja trwa dłużej niż czas potrzebny na przebycie przez banknot drogi pomiędzy naszymi palcami. Jest to przykład zachowania, które kontroluje nasz mózg. Znacie na pewno sytuację, kiedy zareagowaliście szybciej niż pomyśleliście. Na przykład, kiedy dotknęliście czegoś gorącego. Taka reakcja nosi nazwę odruchu i jest znacznie szybsza dzięki temu, że impuls nerwowy nie jest przetwarzany w obrębie mózgu i biegnie do rdzenia kręgowego, a stamtąd bezpośrednio do mięśni. Sprawdźmy jeszcze, jak długi musiałby być banknot, żeby udało nam się go złapać. U nas to około 18 cm. Banknot 50-złotowy ma długość około 13 cm, zatem niewiele brakowało. Pamiętajcie o tym, że każdy człowiek ma trochę inny układ nerwowy i ludzie różnią się czasem reakcji. Dlatego jeśli będziecie się zakładać, to trzymajcie banknot w ten sposób, żeby palce drugiej osoby znajdowały się idealnie na środku. Wtedy macie pewność, że ta osoba na pewno nie zdąży złapać banknotu. Jak widzicie, czasem fizyka i biologia może przydać się do wygrania zakładu. Dzięki za obejrzenie i wielu wygranych!